W zasadzie cały ten komentarz powinienem poświęcić jednemu tylko zawodnikowi Formuły 1. Jego nazwisko Vettel i nie trzeba. Dokonał dzisiaj w Abu Dhabi rzeczy absolutnie niewiarygodnej. Od samego początku, przypomnijmy, jeszcze wczoraj w sobotę mówiłem, że Sebastian Vettel wykonał plan minimum, bo wystartuje do rywalizacji na torze w Abu Dhabi z trzeciego miejsca po kwalifikacjach. Ale okazało się, że nie chcę tutaj podejrzewać zespołu o jakieś oszustwo, bo nie mam po prostu na to żadnych informacji ani dowodów, więc powiem, że przez jakiś błąd, no horrendalny błąd, Sebastian Vettel miał za mało paliwa podczas kwalifikacji i dlatego dziś w niedzielę do startu na torze Yas Marina wystartował z ostatniego miejsca, i na którym skończył, no bo to jest absolutnie informacja dnia. Startując z ostatniego miejsca można w dzisiejszej Formule 1 skończyć wyścig na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu wyprzedziwszy prawie 20 rywali. Oczywiście Sebastianowi Vettelowi pomagały okoliczności wyścigu, pomagały kraksy. W dwóch udział brał jego kolega z zespołu Mark Webber, ale nic nie ujmując Sebastianowi Vettelowi, to on, to Niemiec, dziś uzyskał wynik absolutnie niewiarygodny i to on, no, zepsuł tak naprawdę dzień Fernando Alonso, który też miał przecież fenomenalny wyścig. Był drugie miejsce i liczył, że przy starcie Sebastiana Vettela z ostatniej pozycji odrobi kupę punktów w klasyfikacji generalnej, że być może Hiszpan Fernando Alonso będzie znów liderem Mistrzostw Świata, ale nic z tego. Sebastian Vettel obronił swoją pozycję, stracił niewiele do Fernando Alonso i na dwa wyścigi przed końcem rywalizacji wciąż to on jest najbliżej tytułu Mistrza Świata. Fernando Alonso dziś drugi, a pierwszy ten, o którym się od dawna mówiło, że no powinien wreszcie stanąć na najwyższym stopniu podium, były mistrz świata Kimi Raikkonen. Dołącza w tym sezonie do takich mistrzów jak Hamilton, Button, Alonso, którzy przecież jako mistrzowie świata wygrywali, i oczywiście Sebastian Vettel, teraz także były mistrz świata powracający do formuły Kimi Raikkonen w barwach Lotusa, wygrywa wyścig w Abu Dhabi. Powiedziałem, dwa wyścigi do końca, 50 punktów do zdobycia, USA i Brazylia. Nie mam żadnych wątpliwości, że Sebastian Vettel i Fernando Alonso będą walczyć o tytuł mistrza świata do praktycznie ostatniego okrążenia.